Rusza nowy sezon Ekstraklasy, a wraz z nim specjalna promocja dla widzów naszego kanału na usługę Canal Plus Online. Dzięki niej obejrzycie wszystkie mecze naszej ligi w internecie, niezależnie od tego, czy na komputerach, na telefonach, gdziekolwiek tylko chcecie. Link znajdziecie w opisie. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Ale Ty dostajesz nagle pytanie killera. A Ty zaśmiałeś się złowieszczo i powiedziałeś, o, zobaczymy. No na pewno to wiemy, tylko odpowiedzi nie znamy. Quiz Piłkarska Burza Mózgów się nie zatrzymuje. Ja nazywam się Tomek Witas i co tydzień razem z Wami sprawdzam wiedzę i pamięć znanych i lubianych duetów. A dzisiaj z nami duet ludzi, którzy żyją Ekstraklasą od lat, komentują, jeżdżą na stadiony. Adam Marchliński, dzień dobry, Grzelek Grzyżyński. Bardzo miło. Dzień dobry panowie. Tęsknicie już za naszą rodzimą ligą? Odkąd skończył się ostatni mecz ostatniej kolejki, tęsknimy. Najlepsza liga na świecie, na pewno w Polsce, więc oczywiście, że czekamy. Gdzie zaczynacie? Ja... Proszę cię bardzo. Proszę. Bo ja zaczynam właściwie zawsze tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. Ty jesteś. Więc ja jestem na pierwszym meczu kolejki w Grodzisku, a w sobotę przemieszczam się do Mielca. Ja z kolei w sobotę jestem w Gliwicach, a następnego dnia w Zabrzu. Bo takie małe podróże będą w Twoim przypadku. Tak, takie nieduże, małe, fajne, przyjemne. Na start. Słuchajcie, jeśli chodzi o start sezonu, oczywiście w pierwszej kolejce mecz Legia ŁKS, który będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale YouTube właśnie tutaj, zupełnie za darmo. A wszystkie mecze Ekstraklasy oczywiście w Canal Plus Online w linku. Link macie w opisie, w którym znajdziecie specjalną promocję dla naszych widzów właśnie z YouTube'a. Zobaczmy sobie na tabelę, panowie. Powiem Wam jeszcze jedną fajną historię a propos też tego meczu ŁKS-u. Mam kolegę, który jakiś czas temu bardzo żałował, że zrezygnował z Canal Plus, ale mówi, ŁKS spadł, to na znak protestu też zrezygnuje. I mówi, teraz kupiłem Canal Plus, już mam, jestem przygotowany, będę znowu wszystko oglądał. I mówi, wiesz od czego zacząłem? Od serialu o Widzeniu. Longiem obejrzałem 6 odcinków, a zapalony kibic ŁKS-u. I mówi, ale tak to jest, więc polecamy gorąco ten serial. Maciek Klimek, Michał Siejak zrobili kapitalną robotę. Fajnie wejść w ogóle w klimat sezonu nawet tym serialem. Polecamy. Ja też polecam, też oglądałem. I popatrzmy na tabelę właśnie, o której mówiliśmy wcześniej. O, już mamy nasze miejsce! No. Rozumiem, że tam się nie widzicie, tak? Nas tam już, tam gdzie chyba będziemy, podejrzewam, po tym programie. No, naszym celem jest przekroczyć 0 punktów. Może się to udać. A co zrobimy więcej, nie? Tak jest. Tak mogę na plus. Jeszcze trochę taktyki ustalaliśmy, to chcielibyśmy też najmniej czasu wykorzystać. Przeanalizowaliśmy, przejrzeliśmy te programy, czyli mamy swoje wnioski, analizy. Żelek złamał system, także ja jestem spokojny. Zanim zaczniemy, zobaczmy sobie na pytanie z poprzedniego odcinka, bo jeszcze ono nam zostało do wyjaśnienia. Pytanie brzmiało, którego zagranicznego klubu oprócz wymienionych brakuje w CV Jacka Krzynówka? No i widzimy tutaj Bayer, Leverkusen, Wolfsburg i Hanover. Panowie, czy wy znacie odpowiedź na to pytanie? Znamy oczywiście. No to w takim razie pokażmy, a wy powiecie, czy znaliście. Pierwszego. Ein FC Nürnberg. Tak jest. Przechodził tam z Bełchatowa, ja wtedy pisałem Nürnberg do Przeglądu Sportowego z Łodzi i miałem jako pierwszy tego newsa o transferze do Norymbergi, bo spotkałem na którymś meczu Bełchatowa jego menedżera Michela Thiriego, wtedy, który pilotował ten transfer, także... Kurczę, czy to się nas zalicza już? Tak, gdzieś. No, Żelek... Żelek tak insidersko o tym opowiedział, że już 10 punktów od razu zmarszył. Na zachętę. Jak w Turbokozaku, na zachętę. To jeden chociaż na zachętę może daj. Tu akurat nie mogę dać ci jeden. Dlaczego możesz wszystko? Ale mentalnie mogę dać ci jeden. O, zawsze coś. Zawsze coś, nie? Mamy to, dobry początek. Jak jesteście gotowi, to my tylko jeszcze zapoznajmy się z zasadami i będziemy już startować. Przed nami 10 pytań i 10 minut. Uczestnicy wybierają spośród 5 kategorii. Piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i stadiony. Z wyjątkiem ostatniego pytania, bo nim zawsze jest uzupełnienie legendarnego składu. Pytania mogą być otwarte, zamknięte lub obrazkowe. Pytania od 1 do 9 warte są po 10 punktów. W 10 każdy odgadnięty zawodnik to 5 oczek. Łącznie można zdobyć 145. O miejscu w tabeli decyduje także czas. Przed jednym z pytań, z wyjątkiem ostatniego, gracze losują piłkę niespodziankę. 3 z nich są pozytywne, ale pozostałe 3 to pułapki. Piłeczka. Plan na piłeczkę. Przed pierwszym pytaniem czy czekamy? Przed pierwszym pytaniem. A jak? Już teraz losujecie? A jak? No to zapraszam. Proszę. Ale zdecydowanie. Ja wiem, bo ja już wybrałem to. A, dobra.
No, musisz tak nacisnąć, wiesz, nawet bardziej Aha. może, bo ona może się tak... Agresywnie. O, proszę bardzo. Pazernie. No i uwaga, Aha. wielka chwila już na samym początku. Plus 10 punktów. Nie, 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 uwaga. Tylko jedna osoba odpowiada. No i proszę bardzo. Który z panów będzie odpowiadał na pierwsze pytanie? No wylosowałeś. Ja wylosowałem dla ciebie. To dodaj stadiony. Czyli Żelek, tak? Poprosimy kategorię stadiony. Ale łatwe. Tylko dla Żelka. Czyli Adam nie tylko wspiera mentalnie. Tak jest. Popatrzmy na pytanie numer jeden. O który stadion o chodzi? Leży na półwyspie. Dekadę temu przeszedł gruntowny remont po 100 latach działania. Miał być areną meczu Polaków na Euro. Pracuje tam były trener Barcelony. I tylko Żelek odpowiada. Miał być areną meczu Polaków na Euro, czyli jesteśmy we... A my... Czekaj. Na półwyspie. No właśnie. Czyli na półwyspie iberyjskim bym stawiał, czyli byśmy pojechali do Portugalii, ale Polaków na tamtym Euro nie było. 9,5 minut. Pracuje tam były trener Barcelony. A ja nie mogę nic mówić w ogóle. Nic kompletnie. A ty wiesz, tak? Nie. I nie zdradzać też mimiką najlepiej, jak będziesz wiedział. Taka się trafiła właśnie piłeczka. Gruntowny remont po 100 latach działania. Arena na Euro. Minutka za nami. Czuję, to Euro mnie tutaj niepokoi. No ale dobrze, no to postawmy na Estadio da Luz. Taka jest twoja odpowiedź. Zatrzymujemy czas i mamy 8:47. Estadio da Luz to odpowiedź Żelka. Zobaczmy, o który stadion chodzi. Nie o ten. Zobaczmy, o który stadion chodziło. San Mamés. A, przełożone Euro, widzisz, źle poszedł. Dokładnie tak. Ale to Adam naprawdę nie wiedziałeś? Nie wiedziałeś. Myślałem, no teraz wszystko mi się zgadza, no idealnie. No. Półwysep iberyjski. No, El Catedral. W 2013 roku faktycznie Ernesto był remont. Ernesto Valverde. Ale no wiesz, i nasz to mecz. Euro, bo to Euro, złe Euro poszedłem, powinienem od razu pójść, bo tam... Powinienem od razu pójść tam w Hiszpanii, no, tylko że widzisz. Ale już wiemy, na co być gotowymi teraz. To już przetarcie. Tak. No już nie macie, wiecie, już nie wylosujecie na pewno Dokładnie. Negatywnej piłeczki, to już za wami. A przed Brawo. Nami drugie pytanie. Z czym jedziemy teraz? Transfery poprosimy. To jedziemy z transferami. Zobaczmy. Która kolejność transferów jest poprawna? Mamy tutaj Pepe Reina. To mogę powiedzieć. Poznalibyśmy. Bayern, Napoli, Milan, Liverpool, Aston Villa. Bayern, Liverpool, Bayern, Milan. Co? Tak, bo nie pamiętam, że on w Aston Villa grał. Ale no musi no, tutaj być w takim nie, razie. No, był. Tylko moim zdaniem z Liverpoolu poszedł do Bayernu właśnie, nie? Z Liverpoolu do Bayernu i z Bayernu do Napoli. No to wtedy... No nie, albo przeszedł, jak z Liverpoolu poszedł do Bayernu, no to tylko dół nam pasuje. No nie, może być jeszcze ten najwyższy, nie? Tak. Równo dwie minutki upłynęły. Dobra, musimy szybko zadziałać. Dobra. Odrzucamy mocz środkowy, co? Jakoś mi nie pasuje. Nie kojarzy mi się, żeby on poszedł do Aston Villa, a potem z Liverpoolu, do Bayernu, z Aston Villa do czyli... tego. Poczekaj. Czy on był najpierw w Napoli, czy w Bayernie? Nie no, najpierw był w Bayernie. No tak. Tylko czy najpierw był w Milanie, czy w Napoli? Milanie? Że po Bayernie był Milan? No dobra. To którą zaznaczamy? Ostatnią, trzecią na dole. Trzecią. Zaznaczamy odpowiedź numer 3, zatrzymujemy zegar. 7:28 to wasz czas po dwóch pytaniach, a my przekonajmy się, jaka była ta kariera transferowa Pepe Reiny. Wyjdzie Aston Villa. Nie.
Niepoprawna odpowiedź. Pierwsza. Kurczę, blaszka. Pierwsza, jednak, no, poszedł z Bayernu do Napoli. Tak jest. W Napoli grał dwa razy nawet, powiem wam, bo to było tak. Barcelona, i to nas zmyliło. Barcelona, Villarreal, Liverpool. Wypożyczenie do Napoli. Później wrócił do Liverpoolu. Bayern, Napoli, Milan. Wypożyczenie do Aston Villa, Lazio i Villarreal. No ale Liverpool, Bayern, Milan też się zgadza. Dlaczego? Bo najpierw grał w Bayernie, potem grał w Milanie. Chodzi o bezpośrednią... To trzeba było tak mówić. Nie zrozumieliśmy pytania. O transfery, a nie o kluby następujące. 7-28. 0 punktów panowie na razie. Ja w ogóle, to jest w ogóle zła idea quizu, bo jak my jesteśmy twoimi kolegami redakcyjnymi, to powinniśmy część pytań mieć wcześniej, bo gramy u siebie. Miejmy nadzieję, że następne będą te, które znamy. Któreś może tam się wiecie jeszcze wylosować. Teraz ty wybierasz. Trzecie pytanie. Ja jeszcze raz te stadiony. Jeszcze raz stadiony. Żelek nie daje za wygraną. Powiedział, że to łatwa kategoria, także musi być lepiej. Świetnie mu poszło za pierwszy raz. Na którym stadionie Zinedine Zidane strzelił gola volejem w finale Ligi Mistrzów? Celtic Park, Hampden Park, Bay Arena, Wembley. Nie no, Bay Arena to jest stadion Bayer Leverkusen, no ja z którym walczyli. Wembley ten finał nie, się odbył. On na pewno był w Glasgow. Był moim zdaniem na Hampden. Na Hampden Park. Mhm. Tak zaznaczamy? Tak zaznaczamy, zatrzymujemy czas. 7-16, z lewej Hampden strony. Carlos. Park. Pamiękny gol Zinedina Zidane. Zidane puchnął bardzo pięknie. Tak jest. Z Bayer Leverkusen. No mamy to, mamy to. Ruszyliśmy teraz. Teraz pójdzie. Teraz pierwsze 15 to. Minut na rozpoznanie przeciwnika, tak a teraz już się zacznie. Tak jest, Hampden Park. Podpuścić. Mamy, przekroczyliśmy o 10, oczekiwaną liczbę. Mamy już coś. Tak jest. Ja tylko dodam, że oczywiście 2-1 dla Realu Madryt. Jeszcze Raul bodaj strzelił wtedy gola. Co prawda ja miałem wtedy tylko 6 lat, ale na tej bramce Zidana i tak się wychowałem, bo jak mi zamontowali cyfrę plus w domu gdzieś tak w 2005 roku, to na Real Madrid TV ta bramka Zidana po prostu przewijała się co 5 minut. Nie dało się tego nie pamiętać. No do dzisiaj się przewija właściwie to po wszystkich tych najpiękniejszych golach. Piękny, bardzo trudny technicznie gol. 10 punktów. No dobra. No jednak to stadiony, wiesz, wyczułeś. No i na razie transfery zostawmy, bo nie. To nie poszło nam zbyt dobrze. Trenerzy, chodź w trenerze. Tak? No to dawaj trenerzy. Tak musimy. Idziemy w kategorię trenerzy. Ile seniorskich drużyn jako pierwszy trener prowadził Paulo Sousa? 11, 12, 13, 14. Strzelaj dowolno. Bogata kariera byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Strzelamy? No strzelamy. 13 albo 14. Szczęśliwa trzynastka. Tak. Szczęśliwa trzynastka. Tak. Poprosimy o zaznaczenie szczęśliwej trzynastki. Albo parszywa dwunastka, ale już wybraliśmy. I się okaże, czy faktycznie była szczęśliwa ta trzynastka. Wiesz, to tak blisko też. Wtedy nie. 12. No, ale patrz, jednak parszywa dwunastka. Tak. Ale powiem wam, że brałem też udział kiedyś w takim teleturnieju Awantura o kasę. Faktycznie. Tak, tak było. Wychowałem się na tym teleturnieju. I tam najbardziej przeraziło mnie troszkę, jak dostałem, to był czas, jak pracowałem w przeglądzie sportowym, no i tam były pytania bardzo specjalistyczne. Na przykład losować kategorię piłka nożna. Czujesz się pewniakiem, mówisz, dobra, bo tam wcześniej ktoś dostał pytanie, jaki był wynik meczu, nie wiem. Polska, Francja w meczu o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w 82. Nie, to mówisz proste pytania tamtego, ale ty dostajesz nagle pytanie killera. Mm-hmm. I to był gdzieś 2005-2006 rok i dostaliśmy pytanie, ile bramek samobójczych do dzisiaj, pamiętam, padło podczas Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. No nie. Jeszcze wiesz, wtedy by spytali, na przykład ile bramek strzeliła Brazylia, ile bramek straciła Turcja, rozumiesz? Mm-hmm. A tutaj dostajesz pytanie takie, że no musisz wszystkie mecze kombinować. Dwa sobie przypomniałem, bo o jednym musiałem zapomnieć. I wiesz, były trzy, tak? I były trzy. Okej. Okay. Wy tam byliście ile? 17 odcinków? Coś takiego? Siedem długo. Niestety tylko. Ile? 7, tak? Ale długo i tak na pewno, bo pamiętam właśnie, że to się przewijało. No, jak później gdzieś oglądałem i Kanal Plus i tak, także no to pytanie killer. Doświadczenie w teleturniejach. Słuchajcie, to ja tylko jeszcze powiem, bo nie chcieliście, rozumiem, jedno. Nie chcieliście rozkminiać tych klubów. Nie. No nie, bo to by które trenował. Walczymy z czasem. To ja powiem tylko. Dobra. QPR jako pierwsze, co ciekawe, że do Anglii poszedł. Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Tel Aviv. Videoton by mi umknął. Bazylea, Fiorentina. Podejrzewam, że kilka pierwszych by mi umknął. Teraz chiński klub chyba Guangzhou, Bordeaux, Polska, Flamengo, Salernitana. 12 klubów w karierze Paulo Sousy. Dobrego ma agenta.
na pewno. Dlatego to... liczyliśmy, że jednak 13 mu zabrać. Nie, no. A nie, nie wymieniłeś 13? Nie, chyba nie. Nie powinno tego liczyłem to 3 razy, słuchaj. Okay. Czy na pewno. No dobra, pozostaje nam wierzyć. 10 punktów, 7-0-5. Przed nami pytanie numer 5. W ogóle polskiej piłki nie ma, widziałeś? No miało być w Ekstraklasie, wystawiłeś nas. Poszły nam dobrze transfery. Może jeszcze nie trafiliście na taką kategorię. Nie, 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 transfery nie, transfery może. Piłkarze. Piłkarze. Kategoria piłkarze. Poprosimy. Patrz, dużo czasu nam uciekło, nie? Tak niby tak nie wiedzieć, nie? O którego piłkarza chodzi? Dwukrotnie był królem strzelców Ligi Europy, strzelił gola przeciwko Polsce na Mistrzostwach Świata, w Chelsea i Manchesterze United, zdobył łącznie 5 bramek, uhonorowany tablicą pod Estadio Metropolitano. Pytanie tendencyjne pod komentatora La Liga. Strzelił gola przeciwko Polsce na Mistrzostwach Świata, w Chelsea i Manchesterze United, zdobył łącznie 5 bramek. Na Metropolitano honorowany tablicą. Dobrze, kto strzelił gole przeciwko... Najprościej będzie, kto z Atletico strzelił gola przeciwko Polsce na Mistrzostwach Świata. No to będzie najprościej, nie? Ten... Przypomnij sobie mecz z Hiszpanią. No, poczekaj, tak samo też dwukrotnie był królem strzelców Ligi Europy. Liga Europy nie istnieje już tak długo, wiesz, żebyśmy nie mogli tego odwinąć sobie w głowie, nie? No bo to jest dość świeże, nie? No. Legendarny... No na pewno to wiemy. Tylko odpowiedzi nie znamy. czyli chodzi o legendarnego napastnika Chelsea. Atletico Madryt, który grał w Chelsea. I idziemy w kierunku Fernando Torresa. Pytanie, czy Fernando Torres? Albo, wiesz, te okolice, nie? Ale przecież on Manchester United nie grał. No tak, ale mówię, że ten kierunek trzeba, wiesz, po prostu, nie? Mm-hmm, taki, jaki szukać, nie? No wiesz, to jakby też... 5-50. Najbardziej wstyd, że wiesz, że nie potrafimy sobie przypomnieć w ogóle tego meczu strzelców bramek, strzelca z meczu Polska-Hiszpania, nie? Zawsze też możecie strzelać. To jest łatwe na pewno. Dwukrotnie był królem strzelców Ligi Europy. Mam pomroczność jasną. Absolutnie. W Chelsea i Man United. Hiszpan, który grał w Chelsea i Man United. No nie jest to Alvaro Morata. Powoli upływa nam połowa czasu. Dobra, jak chcesz, to strzelaj w coś, bo ja nie mam pojęcia. Wyleciało mi z głowy wszystko. Może ten Fernando Torres. Nie. Zatrzymać czas, tak? Zatrzymaj, tak. Dobrze. Zatrzymujemy czas. 5-0-1. Wasza odpowiedź. Brak odpowiedzi. Na pewno nie będzie poprawna. Ale mamy 10 punktów już. No. To wiemy, że niepoprawna. Zobaczmy, o którego piłkarza chodziło. Radamel Falcao. O masz, ale mnie zmylił. Ja o jakimś Hiszpanii ciągle myślałem. Ja też, cały czas. No tutaj El Tigre, kurde. Troszkę tigre, taktyka zawiodła. No dwukrotnie ogóle... strzelił. Nie, no pytanie nie, było absolutnie podchwytliwe. Absolutnie. No, tendencyjne. To były pytania są... tendencyjne. No o jakimś Hiszpanii ciągle myślałem. No, nie, no bo wiesz. Gdzie w życiu mi nie wpadł do głowy Radamel Falcao, no tak. No. Porto i Atletico był królem strzelców Ligi Europy. W 2018 roku, jak przegraliśmy z Kolumbią, on strzelił gola na 2-0 bodaj. W Chelsea United niezbyt oddana kariera i faktycznie uhonorowany tablicą pod Estadio Metropolitano. Widziałem go niedawno komentując któryś mecz tenisowy z Madrytu. Przyszedł sobie popatrzeć na Camilo Sorio. Teraz w Rayo Vallecano. Bardzo ciekawie grają z tą kolumbijską. Tak. Bardzo tam kochany i szanowany jest. Tak. Choć mało gra. Bardzo mało praktycznie w ogóle. Tak, dlatego mógł przyjść do Kevin. Ale koszulki Mavica pod stadionem, tam w Vallecas, koszulki, flagi, wszystko Radamel Falcao. Ale patrz, niby te proste pytanie, tylko że tak zagmatwał. No tak zagmatwał nam, że wiesz, no, przekierował nas na Hiszpana jakiegoś. Dobra, bierzemy się do roboty teraz. Słucham zatem. Kluby bierzemy, tak. Kategoria kluby. Tej kategorii dzisiaj jeszcze nie było, zatem popatrzmy. Równo 5 minut. Który klub najczęściej sięgał po Super Puchar Polski? Legia, Arka, Wisła, Lech. Pytanie o polską piłkę. Na pewno nie Legia.
Na pewno nie Legia. Na pewno nie Legia. Chociaż powiem ci, że to są świeże... Nie, ale oni dużo przegrywali. Dużo sportów, przegrywali, ale, no, ale też dużo wygrywali. No Arka Gdynia na pewno, nie? No pozostają nam te dwa w takim razie. No, Lech tak często nie sięgał. Ja nie jestem przekonany, wiesz, ale... Nie wiem, czy akurat Lech właśnie to nie jest dobra odpowiedź. Ale tutaj, no dobra, musimy jakoś do kogoś dojść. Lech raz wygrał z Wisłą Kraków. Mecz taki, pamiętasz, mecz ligowy był zaadoptowany na, na Super Puchar, bo nie rozegrali. 4,5. No czyli co? Dobra, szybki strzał. Czyli? Lech? Lech. Lech. Zatem Lech. Zatrzymujemy zegar. 4,26. To był Super Puchar, nie? Lech Poznań według was najczęściej zdobywał Super Puchar Polski. Przekonajmy się, czy to poprawna odpowiedź. Tak jest! Tak jest! To był celny strzał, samo okienko. Lech Poznań 6-krotnie, Legia 5-krotnie. No właśnie, a więc tak, nie taka duża różnica. Legia w ostatnim czasie to przegrywała, no, tak, te super puchary. No, poza tym ostatnim taką ogromną serię miała. Tak. I właśnie z Lechem, z Arką przegrywali. 14 razy, tak? Arka 2-krotnie. Z Rakowem. I Wisła Kraków 1-krotnie. A widzisz? Wisła Kraków tylko jeden raz. Tak, bo Wisła nie, bo Wisła zawsze, wiesz, w tamtych czasach też ten super puchar tak totalnie po macoszemu był traktowany, nie? Ja tylko dodam naszym widzom, którzy mogli tego nie wiedzieć, 1983 pierwszy mecz Super Pucharu Polski. Wielokrotnie ten mecz był odwoływany. Na przykład w 2013 roku nie odbył się, ponieważ wtedy zmieniono jakby reformę rozgrywek ekstraklasy, zwiększono liczbę meczów i stwierdzono, że ten Super Puchar jednak nie odbył się. Mówię, czy ten mecz ligowy, który na Lechu liga była, potem strzelali karne po remisie, no bo uznano, że to też tak, Super tak, Puchar. Tak. No ładnie nam to poszło. Super. 20 punktów, 4,26. Powtarzamy, kluby? Tak, kluby. Idzie, to idzie. Tak. Kluby. Pykło. Pyk. Ale to są bardzo tendencyjne pytania. Tak. Ile klubów Premier League ma w kadrze reprezentanta Polski? O, żaluś. 5, 4, 3, 2. No nie, szybko wyliczamy. Moder. Kiwior. Kiwior. Dwa. W United w City nie mamy. W United w City nie mamy nikogo. Od góry lecimy, w Tottenhamie nie mamy. W Liverpoolu nikogo, w Tottenhamie. W West Ham Fabian już nie liczymy, bo on nie jest reprezentantem. No właśnie, czy Fabian jest reprezentantem? Polski. No nie, no, ale możesz nam powiedzieć, bo jak widzimy, że nie liczymy reprezentanta Fabiana. Dobrze, czy liczymy Fabiana? No nie, nie liczymy Fabiana. Nie liczymy, okej. Czyli mamy dwóch na razie. W jakim klubie jeszcze Polak jakiś może być, żeby nam nie uciekł ktoś oczywisty? Z tych, które awansowały, nikt nie awansował. A Karbownik jest... Nie. On gdzieś tam nie, nie jest reprezentantem Polski. No, ale on przeżył gdzieś tam, był w drugiej Bundeslidze teraz. Dobrze. Nie wiem, czy wrócił z wypożyczenia, przyznam szczerze, ale... 3,5 minutki, panu. No nieważne, to i tak, wiesz, będziemy... Ale to jest jeden klub, Brighton, czy inaczej, no. Czekaj, bramkarza żadnego już nie mamy, obrońcy żadnego nie mamy, pomocnika żadnego nie mamy, zostają... No to ty jesteś fanem Premier League. No ja zawiodłem przy La Liga... Ile zaznaczamy? Nie jestem, bo to tak, wiesz, jak siedzisz przed telewizorem, to łatwo, nie? Tak. Zatem? Odczucia opowiesz później, strzelamy. Dwa. Tak. Nie strzelamy, zaznaczamy, no, policzyliśmy. Odpowiedź D, czyli dwa kluby. Sprawdźmy. Ma złą minę. Niestety nie. Trzy kluby. Zapomnieliście panowie o Matim Cashu. Matim Cashu w Aston Villa. Właśnie to był... Czyli powinno pójść się tym torem dwa, a o jednym zapomnieliśmy. Tak. To był właśnie ten trzeci piłkarz. Łukasz Fabiański, słusznie zauważyliście, reprezentantem Polski już nie jest. W Brighton z Moderem grają oczywiście też, czy są zawodnikami, Kacper Kozłowski, który ponownie został wypożyczony do Witezy, oraz Michał Karbownik, który prawdopodobnie będzie piłkarzem Schalke. Nie wiem, czy już został potwierdzony, chyba jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale ma być. W każdym razie to i tak był ten sam jeden klub. Ten Cash nam uciekł. Patrz, Cash nam ucieka, punkty nam uciekają. Ta kamera trójka cały czas na czerwono się podświetlała, zobacz. To, co najważniejsze, panowie, w tym momencie dla was. 3,13. Tego czasu jest bardzo mało, przed nami jeszcze dwa pytania, później skład. Co odpuszczamy? Może tych trenerów spróbujemy? Odpuścimy transfery w ogóle, bo to jest dziwne jednak. To dawaj piłkarzy, bo poszło. Tak. Idziemy z piłkarzami, bo poszło. Ale patrz, to było takie łatwe pytanie, nie? No ale no widzisz, no tak, no to tak łatwo.
Taki telewizorem. Taki właśnie cash. Taki cash. Uszereguj piłkarzy od tego, który ma najwięcej meczów w Ekstraklasie. No, to powinno być łatwe. Teraz Romańczuk, Dusan Kuciak, Jared Badia, Flavio Peixão, Mikael Liszak. No to najwięcej ma Kuciak. Czyli jedynka. Mm-hmm. Przy Kuciaku. Potem będzie, na dole na pewno będzie Isak. Isak będzie najmniej miał. Dobrze. Pięć. Teraz tak, przed Isakiem będzie moim zdaniem, tylko czwarty będzie Badia. Tam dajemy czwórkę. I pytanie, czy Flavio ma więcej, czy Taras? No Flavio, moim zdaniem. Czyli Flavio 2. Flavio 2, Taras 3. A Taras 3. Zgadzamy się, panie Adamie? Czas. W tym momencie. Patrz. Ile sekund nam uciekło od naszej odpowiedzi? Czas stop. Tutaj ja tylko dodam, zawsze to dodaję, że to pytanie jest najtrudniejsze technologicznie, ale żeby była ta sprawiedliwość zachowana, dodamy wam te 3 sekundy, bo faktycznie te 3 sekundy uciekły. Żeby było sprawiedliwie, poproszę naszego wydawcę o dodanie tych nawet 3 sekund. Teraz jesteśmy w punkcie wyjścia. Teraz na pewno pójdzie. Taka jest wasza kolejność. Sprawdźmy, czy tę kolejność macie prawidłową. Tak jest! To jest to jednak ekstraklasowe doświadczenie, poszło, prawda? I szybko poszło. Gwoli ścisłości. Kuciak 327, Flavio 310, Romańczuk 273, Badia 196 i Iszak 76. Rozbijamy bank. 30, wiesz, już 30 punktów. Pełen los. Nie ma kompromitacji, jest na razie na granicy wstydu. Zaczynamy się bawić teraz. Żelek jeszcze transferu olewamy, bierzemy trenerów. Tak? Żelek jeszcze przed rozpoczęciem mówiłeś, że na składzie można dużo punktów zdobyć. No, także no 55 konkretnie. Na skład zdamy. A ty zaśmiałeś się złowieszczo i powiedziałeś, zobaczymy. Jeszcze jedno pytanie przed nami. Trenerzy. Kategoria trenerzy, transfery, definitywnie odrzucone. W ogóle mało polskiej piłki, nie? Tutaj nam mało cukru w cukrze. A pytanie, czy tam w transferach się nie kryło jakieś pytanie o polską piłkę. O którego trenera chodzi? Jako piłkarz wygrał Ligę Mistrzów. Jako trener zdobył Mistrzostwo Polski. W poprzednim sezonie jego podopiecznym był Polak. W Glasgow wygrał 2-0, ale przegrał 0-3. W Glasgow wygrał 2-0, ale przegrał 0-3? Dokładnie tak. Czyli walkover był jakiś. Henning Berg? A gdzie teraz Berg pracuje? Nie wiem, gdzieś na Cyprze chyba pracował, a teraz chyba poszedł do Norwegii. Tak mi się wydaje, wrócił. Jako piłkarz wygrał Ligę Mistrzów? Wygrał z United. Tak. Henning Berg. Mhm. Zatrzymujemy czas. Tak. Zatrzymujemy. 2:11. Przed składem mnóstwo czasu. Ponad 2 minuty to jest naprawdę dużo czasu. Henning Berg. To jest wasza odpowiedź. Uwaga. Zobaczmy, o którego trenera chodziło. Tak jest. Wszystko się zgadza. Właśnie widzisz, to było, a ja się zafiksowałem, bo był kiedyś taki mecz, wiesz, i za głęboko szukałem w głowie, bo to śmieci, tak? I poza tym z Adamem ustaliliśmy, że gdyby to był quiz z lat 80-2000, to byłoby nam dużo łatwiej. No. Bo był taki mecz kiedyś Leeds United VfB Stuttgart. Tam jeszcze poważni piłkarze i tam zrobili jedną zmianę za dużo, trzecią. Mhm. A wynik był taki, że byłaby dogrywka. I ustalono wtedy, no to było gdzieś, myślę, koniec lat 90., nie? Początek lat 2000. I to Buchwald, Thomas Berthold. Tak, myślałem, że tam jacyś właśnie, wiesz, Libowier, Gordon Strachan. Nie, ale wiesz co, ja od razu mi ten Henning Berg gdzieś tam spadł do głowy. Brawo. Dzisiaj tylko dodam, tak, podopiecznym był Polak w Paphos, Filip Majchrowicz, który rozegrał tam całe 0 minut. Czyli to było utrudnienie, a nie podpowiedź. A dzisiaj w AIK Solna w Sztokholmie. No, a widzisz, ale mówimy, ale do Szwecji. Wiesz co, jest kraje nordyckie. Stanisław Lec powiedział kiedyś coś takiego, że są takie koła ratunkowe, które rzucone ciągną na dno. To była ta podopieczna, że Polak to wiesz, to... Tak, 40 punktów. Tak. 40 punktów przed nami. No. Już tylko skład ja sobie odwijam. Poproszę o pokazanie, którego meczu to dotyczy, a później od razu włączamy boisko, uruchamiamy zegar i jedziemy. Legia Warszawa kontra Napoli. Mecz przegrany 2-5. Ja byłem na tym meczu. Na wyjeździe. Uwaga! Kochany jedziesz. No to co, lecimy po kolei. Radowicz, Prijowicz? Prijowicz, nie? Dobrze. No, lecimy od bramki.
15-16 sezon. No to kto tam w bramce wtedy był? No... Ja byłem... Kuciak. Tak. Ja byłem na tym meczu. Dobra. Dobra, Bereszyński. Tak. Jędrzejczyk. Nie. Pazdan? Tak. Rzeźniczak? Nie. Żewłakow? Nie. Brzyski? Nie. Dobra, jedziemy. Czekaj. Mulę? Nie. Furman? Nie. Kopczyński? Nie. Kurczę. Nikolić? Tak. Dobra. A Odzidża to był ten... No Wal, Odzidża Ofo. Nie, Odzidża, nie, od właśnie... To nie był ten sezon. Nie, to nie był ten sezon. Kto grał w, Kucharczyk? Tak. Kto grał ofensywnego pomocnika? Albo defensywnego. Dobra, nie fiksujmy się na jednym tak. Dobra. Ten. Czyli Mulę nie. No nie, powiedział, że nie. Minutka. Kafu? To nie był ten sezon pewnie. Nie. Kurczę. Mówisz, że byłeś na tym meczu. No. Byłem na tym meczu, no. Widzisz, to właśnie tak jest, jak wiem, że trenerem był wtedy Stanisław Czerczesow. Ale za to punktów nie ma. Jego punktów nie ma. Mamy 5 piłkarzy. Mało, bardzo mało. No, a takie proste pytanie. Rzucajcie, panowie, rzucajcie. 40 sekund. Jak z karabinu. W ogóle nie pamiętam. Będę ciągnął do głowy. No i co? A Rzeźniczek w tym meczu nie grał? Jędze nie było. Rzeźnika nie wzięli. No. 25 sekund. Wierzę, że ja nie pamiętam. Wyleciało już teraz. Wierzę w was, panowie, dacie radę. Których pozycji parkuje? No niemal wszystkich. Na lewej obronie. Jodłowiec? Tak. Brawo. Tak. 10. I pewnie jakiś obrócony. 5. 3. 2. Lama w głowie. 1. Koniec. A więc macie piłkarzy 6. 5 zabrakło. Biednie. Za 6 piłkarzy macie 30 punktów. Je wam dodamy. No czyli i co? Jesteśmy na tym miejscu, co wiesz, co? Co planowaliśmy być? Tak, dokładnie. Zobaczmy zatem. Ale to mnie po prostu, wiesz, to wszystko skład. Będą tak no, oczywiste poczekaj. Nazwiska, nie? Z tego meczu. No Leczu. I proszę. Broś. Gierme. Branies. Gierme. Broś. Właśnie mówiłem, że lewy obrońca był jakiś taki odwrócony, ale nie mogłem sobie już przypomnieć nazwiska, no. Powiem ci tak, Dudy bym sobie nie przypomniał akurat ja, z tego meczu, ale ten Gierme... Ja na pewno bym też sobie nie przypomniał. Nie. Tutaj moglibyśmy wyciągnąć może jeszcze Brozia Lewczuka i Lewczuka. Brozie, no. Ale Gierme też powinniśmy wyciągnąć, wiesz? No, powinniśmy wiele zrobić w tym quizie więcej niż zrobiliśmy, ale... Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Tak. Mam nadzieję, że się dobrze. Mam nadzieję, że on się dobrze bawi. Że Tomek się dobrze. Dokładnie. I prefer not to speak. I nie ten. I mamy czyste kartki. Tak, macie jak nasze głowy, jak nasze umysły tutaj. Trzeba było zgadywać. Słuchajcie, panowie. Zobaczmy pytanie do widzów. Tych transferów. To czego nie wzięliśmy. Tak, i teraz wy nie możecie odpowiadać. Uszereguj Brazylijczyków od tego, który został sprzedany najdrożej. Czy będzie Denison? Coutinho do Barcelony, Casemiro do United, Artur do Juventusu, Neymar do PSG, Antony do... To łatwe, szkoda, że tego nie United. Widzieliśmy. Nasi widzowie mogą sobie teraz na to pytanie odpowiadać. Panowie mówią, że łatwe. My rozszyfrujemy to na początku kolejnego odcinka, a tymczasem zobaczmy tabelę. Niemożliwe. No i jesteście nie tam. Nie trzeba było, bo graficy nas prosili, bo jakieś awarie systemu. No, bo tutaj dużo było. Żebyśmy zostali już na tym miejscu, żeby tylko zmienili cyferkę system i pisali. System się zawiesił. Tak, bo... No bo reszta nie, no. Jest takie powiedzenie. Odwróć tabelę. Zawsze mówi się najwięcej o tych, którzy są na pierwszym i o tym, którzy są na ostatnim, więc jednak będziemy sławni. My tu nie przyszliśmy zarabiać, a my tu nie przyszliśmy zarabiać, a robić show. Powiem tylko tak, że będzie drugi sezon, a wygląda to u nas tak jak w MLS. Spadków nie ma, także okay. Można się, wiecie, można się odbić. Czyli ten plan też nie zadziała. A chcieliśmy zaatakować od następnego sezonu. O, awans. Najwyższy tak. Poziom. No cóż, no... Bo ekstraklasa nam już w głowie siedzi. Było ekstraklasy, meczu, a nawet jak była ekstraklasa, to z Ligi Europy. Tak, no. tak.
Panie Tomaszu. Moja wina. Tak. Moja bardzo wielka wina. Nie poczuwamy się w ogóle do tego, czy możesz nam dodać ten jeden punkt, który zdobyliśmy na początku? Zrobimy tak jak w Bundeslidze, zasada posiadania klubów 70 plus 1. Tam jest 50 plus 1, tutaj będzie 70 plus 1. Dobrze. Dziękuję panowie. No cóż, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Makliński, Żelek, Żyński. Ja również dziękuję. Prosimy oczywiście o łapki w górę i przypominam, już w piątek mecz Legia ŁKS na naszym YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.